Jak często trzeba wymieniać wodę w basenie? Wodę w basenie powinieneś wymieniać przed rozpoczęciem każdego sezonu. Pamiętaj, aby na zimę spuścić wodę poniżej poziomu dysz i wlać płyn do przezimowania, który zapobiegnie tworzeniu się glonu w wodzie. Przed kolejnym sezonem opróżnij basen, umyj go i napełnij od nowa czystą wodą. Gdy chcesz opróżnić basen, to rób to tylko wtedy, kiedy przez kilka wcześniejszych dni nie było mocnych opadów deszczu. Woda opadowa może podnieść wysokość wód gruntowych, które mogą uszkodzić dno basenu, wypychając je do góry, gdy pozostanie on bez wody. Nie pozostawiaj basenu bez wody dłużej niż przez kilka godzin. Sprawdź, czy po jego opróżnieniu nie czujesz wody pod dnem. Nie powinno ono falować pod naciskiem stóp. Jeśli pod dnem wyczujesz wodę, to jak najszybciej zacznij basen napełniać wodą, by zapobiec jego uszkodzeniu. Jak często czyścić basen? Nieckę basenową powinieneś czyścić w zależności od stopnia jej zanieczyszczenia. Jednak zalecamy sprawdzanie czystości ścian basenu przez cały czas i czyszczenie ich w razie potrzeby. Ponadto przed rozpoczęciem każdego sezonu powinieneś gruntownie wyczyścić basen. Czym czyścić basen? Basen powinieneś czyścić używając siatki powierzchniowej, odkurzacza i szczotki do ścian. Od tej żmudnej czynności wyręczy Cię jednak w pełni automatyczny odkurzacz. Dzięki niemu basen będzie lśnił, a Ty w tym czasie możesz się relaksować. Jak stosować chemię basenową? Chemia basenowa to środki dezynfekujące niezbędne do utrzymania krystalicznie czystej wody. Stosuj ją zawsze zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu oraz wskazówkami producenta. Aby w basenie nie zalęgły Ci się grzyby, glony i inne drobnoustroje, musisz regularnie dbać o jego czystość i fachowo dezynfekować wodę. Przed każdym zastosowaniem chemii basenowej sprawdź wodę pod kątem jej czystości, poziomu pH, obecności glonów i stężenia innych środków chemicznych. Zużycie chemii basenowej. To, jak często i w jakich ilościach stosować środki chemiczne, zależy od kilku czynników. Najważniejsze z nich to warunki atmosferyczne, czyli częstotliwość i obfitość opadów, oraz to, jak często Ty i Twoi bliscy korzystacie z basenu. Jak utrzymać basen w czystości? Utrzymanie basenu w czystości wymaga kilku zabiegów. Należy do nich właściwe dozowanie środków chemicznych oraz dbałość o czystość jego dna, ścian, tafli i toni wody, do czego używamy różnego rodzaju przyrządów. Sprawdzaj również parametry wody, takie jak poziom chloru, który nie powinien przekraczać wartości 0,6 na skali testera ręcznego, oraz pH wody, które należy utrzymywać w granicach od 7,4 do 7,6. Co więcej, powinieneś regularnie odkurzać basen za pomocą odkurzacza ręcznego, półautomatycznego lub automatycznego. Sercem każdego basenu jest filtr. Im więcej złoża filtracyjnego, tym woda będzie czystsza. Jeśli chcesz mieć zawsze czystą wodę w basenie, filtracja powinna być włączona przez 24 godziny na dobę, bez względu na to, czy korzystasz z basenu, czy też nie. Jeśli z niego nie korzystasz, to przykryj lustro wody. Ograniczy to wpadanie do basenu liści, owadów i innych zanieczyszczeń. Jakie są inne metody dezynfekcji wody basenowej poza używaniem chemii? Interesującą i coraz bardziej popularną alternatywą dla tradycyjnej metody oczyszczania wody, chemią basenową staje się elektroliza soli. Elektrolizer soli przetwarza sól w chlor, jednak bez typowego zapachu chloru i jest bezpieczniejszy dla wrażliwej skóry. Poza tym większość urządzeń do elektrolizy soli automatycznie wykonuje wszystkie najważniejsze pomiary jakości wody.